Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marusz Olkiewicz, InTheCage.pl. Znajdujemy się na oficjalnym Media Dayu przed galą XTB KSW 81, a ze mną powracający do klatki, do okrągłej klatki KSW Marcin Krakus-Krakowiak, już nie w Krakus Weight. Witam serdecznie. Witam. Słuchaj, no nie tęsknisz trochę za swoją kategorią wagową? No ja liczę na to, że jak ktoś kiedykolwiek będzie bił się w kategorii 80 kg, no to ten przydomek Krakus Weight będzie powielany, tak? Chciałbym, niech to się przewija, jakby wiesz, no to nie wynikało jakby z moich fanaberii, tylko no mówię, nawet jak były walki w 7-7 kontraktowane, no to zastępstwa, które wchodziły tam na przykład na 2 tygodnie przed walką, nie chcieli limitu, no to ten limit by był podnoszony, tak? Więc... Spoko, no. Robimy teraz 7-7 i nie będzie problemu, w której kategorii mnie skategoryzować. A nie myśleli twoi koledzy klubowi, którzy są bardzo, mają zmysł artystyczny i generalnie są bardzo kreatywni, aby ci stworzyć twój specjalny pas Krakus Weight, taki, żebyś mógł go bronić w tych catchweightach? Nie, nie było takich pomysłów, ale jestem otwarty na... Dla obrony pasa. Najpierw trzeba go zdobyć. Słuchaj, no generalnie tą kategorią, nazwijmy to kategorią, ułatwiłby życie bardzo wielu zawodników, bo wielu zawodników z 7-7 i dla nich to byłoby idealne 8-0 i jest takich też paru w 8-4, którzy chętnie by robili właśnie te 80 kg. Także no, może jest to jakaś opcja. No widzisz, a ja się tyle razy biłem, najwięcej mam walk w 80, także coś jest na rzecz. Może na wirtuozie takie coś zrobimy, zobaczymy. Słuchaj, no to jest problem trochę też dla nas. Ja akurat się tym rankingiem nie zajmuję u nas, zajmują się moi redakcyjni koledzy i nie wiedzą, co robić z zawodnikami, którzy biją się tak często w catchweightach. Ty ten problem w sobotę zamierzasz rozwiązać poniekąd, bo pewnie po efektownym zwycięstwie jesteś w stanie się nawet do tego już chyba rankingu opierającego na 8 pozycji nawet wbić, no ale przed tobą Henry Fadipe i teraz chciałbym cofnąć do tego, od kiedy ty wiesz, że to będzie on? Czy to miał być on od początku? Czy były jakieś zamiany, turbulencje? Jak długo te przygotowania do tej walki i do tego rywala trwały? Wiem o walce już bardzo długo. Ciężko mi powiedzieć w sumie kiedy dokładnie, ale to jest pierwsze nazwisko, nie wiem, 3 miesiące, 3,5 miesiąca, także ciężko mi określić, bo nie pamiętam dokładnie, ale w pierwotnej wersji miał być Henry i fajnie, że to zestawienie jest dopięte do końca i nie wypadł nikt po drodze. No z pewnością widziałeś jego ostatnią walkę. My jako InTheCage nagrodziliśmy to jako poddanie z zeszłego roku najlepsze, bo no, peruwiański krawat to nie jest częsta technika. Czy na tobie to zrobiło wrażenie? Nie, tam wydaje mi się, że bardziej Albert już nie miał, wiesz, siły wychodzić. No, technika jakby bardzo ekwilibrystyczna i sam ją znam, też zdawało mi się tym poddawać, także spoko, no. Jestem, chętnie się pokulam. Słuchaj, no właśnie o tym pomyślałem, jak zobaczyłem, że zestawiono go z tobą, no to mówię, no nie, no jakby ośmiornicę poddać peruwiańskim krawatem, to byłaby potwarz, to się nie wydarzy i oboje dobrze o tym wiemy i Henry myślę, że też o tym wie, chociaż wydaje się na takiego, który jednak będzie chyba tego próbował. Spodziewasz się, że ta walka potoczy się w parterze? No bo ja akurat się spodziewam raczej wymian w stójce przez większość walki. No mamy jakieś tam założenia. Zobaczymy jak potoczy się walka. Ja jestem przekrojowym zawodnikiem. Wiem, kurczę... Zobaczymy, nie chcę, wiesz, prorokować. No, intencją jest upolować Herkulesa, czy to będzie w stójce, czy to będzie w parterze, jestem otwarty. Będziemy reagować, tak? Jest cały ogrom możliwości, jakby przerobiliśmy, jestem przygotowany zarówno kondycyjnie, jak i wiesz, z założeniami taktycznymi, jak i mentalnie. Mówię, to minęło 1,5 roku od ostatniej mojej walki i wzrastałem w ciszy i przyjdzie mi teraz to pokazać. Fajnie, że u siebie w Tomaszowie będzie mnóstwo moich fanów, także klasa. Natomiast mnóstwo osób jednak kojarzy Marcina Krakowiaka cały czas z tym widowiskiem, no bo tak to trzeba nazwać, które nam ostatnio w ostatniej swojej walce zaprezentowałeś Szarkiem Kęsikiem, no bo słuchaj, no, sam byłem w tej grupie, no jak ty szedłeś na backstage, dostałeś takie brawa jak po zwycięstwie i te brawa tobie się należały, tak samo jak Czarkowi, daj się genialną wojnę i sporo osób uważa, że będziesz takim zawodnikiem, który pójdzie w ślady Michała Materli i będzie szedł na wyniszczenie, dawał wojny i dawał się zapamiętywać z takich wojen, no, ale ty przecież świetnie sobie radzisz w parterze i to może tak być, że ty będziesz zagrożeniem dla Henry'ego w tej płaszczyźnie, a nie on dla ciebie. Wiesz, myślę, że mam już jakąś reputację wyrobioną i wiem, że dużo osób kojarzy mnie właśnie z takich krwawych wojen. Z jednej strony fajnie, bo ja lubię się bić i wiesz, no wychodzę dawać widowisko. Jak czuję krew, no to nie chcę wypuszczać zwycięstwa i i wszystkie moje zwycięstwa kończyły się przed czasem. No mówię, zobaczymy. Jak poczuję krew, to na pewno nie będę chciał wypuścić zwycięstwa. Ale myślę też, że i cierpliwości. Ostatnia walka troszeczkę, myślę, że może pokory mnie nauczyła więcej i mam zamiar wyjść z chłodną głową, ale jak tylko pojawi się możliwość, to agresywnie będę brał co moje. No, chciałbym to zapytać, jakie są refleksje twoje, bo może od tego w sumie powinienem zacząć, jakie są refleksje po tym pojedynku z Czarkiem, no bo fajnie jest dostać bonus, fajnie dać emocjonujący pojedynek, fajnie zebrać brawa, nie tylko od publiczności, ale też od środowiska i to wszystko jest super, natomiast na końcu kariera trwa jakiś dłuższy okres i dobrze by było tym zdrowiem cieszyć się nie tylko w trakcie jej trwania, ale też po karierze, natomiast jest taka cienka granica, którą można przekroczyć, no i właśnie jak to zrobić, żeby nad tą głową popracować i żeby myśleć bardziej o zwycięstwie, nie kalkulując, dając dalej dobry pojedynek, no nie narażając się na taki uszczerbek na zdrowiu. Wiesz, dbając o zdrowie, to trzeba przede wszystkim wybrać sobie inny sport. Nie? No tak. I chyba to jest wyczerpanie tematu generalnie. Natomiast no wiesz, każdy... Wiem, na co się pisze, tak? Także wiem, jaką drogę sobie wybrałem, drogę wojownika i wiem, ile pracy w to wkładam i wiem, że dalej chcę to robić i będę to robił. Faktycznie postaram się tracić mniej zdrowia w klatce, ale nie będę starał się dawać mniej widowiskowych walk. No na to liczymy na pewno. A powiedz a propos tego zdrowia, no to jak wyglądała ta rekonwalescencja, jak długo trwała? Mieliśmy podobną sytuację, to tyle szczęścia nie miałeś, zdaje się, w walce Rusiński... Siwiec, gdzie podobno to jest pierwszy przypadek taki, jaki lekarze widzieli na oczy, czyli że kość się cofnęła na miejsce, wróciła na miejsce i nie trzeba było tego żadnymi wypełniaczami typu płytka i tak dalej montować. Jak to wyglądało u ciebie? Ile trwa ta rekonwalescencja po tej walce z Czarkiem? Tylko wiesz, mylisz fakty, bo płytka była po Koziorzemskim, nie po... Fakt! Więc, racja. Więc ja już wiesz, wtedy już walczyłem po tej kontuzji czaszki, tak? Ile trwała kontuzja? Kurde, nie wiem, ja już się na tym wiesz, nie skupiam, skupiam się na walce, a to co było, nie mam czasu jakby na żale, to już jest przeszłość i wiesz, biorę... losy dalej w swoje ręce i kreuje swoją rzeczywistość, tak? I tak to wygląda, także nie ma co tutaj rozdrapywać jakby starych kontuzji. O tej walce, o której mówisz, słyszałem, natomiast nie miałem okazji obejrzeć, słyszałem, że taki uraz też miał tam miejsce, no taki sport, nie? To kreowanie własnej rzeczywistości chyba w takim otoczeniu, jakie aktualnie masz w klubie, jest czymś dużo wygodniejszym i przyjemniejszym, bo no już dzisiaj wiemy, Adrian w sobotę o pas, Paweł i Zuriko 3 czerwca na Stadionie Narodowym. Nie da się ukryć, że to z pewnością jest motywujące. Być może już 3 czerwca, jak wszystko dobrze pójdzie, sięgniecie, już 3 czerwca będzie można wam wykuć Heraklesa za klub roku, bo 3 pasy KSW w ciągu 1,5 miesiąca to będzie coś spektakularnego. Jak ty się czujesz w takim towarzystwie? Jak bardzo to na ciebie wpływa i czy to faktycznie jest coś, co też powoduje, że no, ty chcesz jednak być coraz lepszy i przeganiać, nie tylko doganiać, ale też przeganiać chłopaków? No ja widzę same pozytywy. Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę wzrastać w takiej drużynie. Mamy mega klimat, mega trenerów, no czuć ten profesjonalizm po prostu. Wiesz, u boku takich zawodników, takich trenerów potrzeba tylko chęci. Chęci, zaangażowania i człowiek wzrasta. No liczę, że wiesz, tak jak mówię, dużo przerwy miałem. Od startów co prawda, bo nie od maty, na macie jestem cały czas, pracowałem bardzo sumiennie i super, jestem pełen entuzjazmu, że przyjdzie mi to wreszcie pokazać, tak? Co mogę powiedzieć więcej? No, mamy super atmosferę, super drużynę, Pepło to spina bardzo profesjonalnie. Do tego, jeśli chodzi o sparring partnerów w tych kategoriach wagowych, czyli Krakus Wade i okoliczne, no to mamy pełen urodzaj. Super, no, jest z kim wzrastać, tak? Do tego uważam, że jestem bardzo, jakby to określić, wysokiej jakości bycia zawodnikiem. Myślę, że bardzo ta wiedza wpada na podatny grunt i już w sobotę to pokażę. No, jedną rzecz możecie zapytać, bo z perspektywy czasu program tylko jeden, powiedzieć, że się obronił, to jak nic nie powiedzieć, bo mamy Bartosa i mamy Tomka Romanowskiego w dwóch różnych kategoriach wagowych. Panowie mieli spotkać się w finale, finalnie obaj spotkają się w finale w zupełnie innych okolicznościach, bo jeden i drugi będą się bili o pasy. Chciałbym zapytać, nim przejdziemy do walki z Pawłem Pawlakiem, to chciałbym cię zapytać o samego Tomka Romanowskiego. Czy ty w momencie, jakby jest z nim w programie, widziałeś jego potencjał, wierzyłeś, że to może być, no zobaczymy, czy przyszły mistrz, ale na pewno przyszły pretendent innej kategorii wagowej i aż tak dobrze sobie będzie w niej radził? Czy ty nie jesteś zaskoczony, wiedziałeś, że to jest po prostu talent, który niebawem eksploduje? Wiesz, talent talentem, ale Tomek jest przede wszystkim bardzo doświadczonym zawodnikiem i bardzo inteligentnym w swoich działaniach, tak? Każdy wie, co będzie robił, a on i tak to robi. Kurczę, no wiedziałem, że to jest twardy kawał zawodnika, no co by tu delikatnie to ujmę w słowach, tak? No przede wszystkim jest bardzo myślący, jest boksersko świetnie ułożony, wiesz, robi tyle, ile musi, no klasa zawodnik, co tu więcej mówić, nie? Naprawdę jest mocnym, jak najbardziej uważam, że słusznym pretendentem do pasa, nie? Wszyscy twoi koledzy, a przede wszystkim twój trener analitycznie podchodzi się do pojedynków. Lubicie to rozkminiać, lubicie wyłapywać te smaczki. Jakie błędy popełniali rywale Tomka? Bo wydaje się, że wystarczyło spróbować sprowadzić walkę do parteru. Żaden, nawet Michał Pieczak, takiej próby nie podjęli, chyba jedną na koniec jednej z rund. Każdy chciał się z nim bić i myślę, że to był główny błąd, czy to w ogóle nie o to chodzi? Wiesz co, to tak wygląda z boku, natomiast ktoś, kto nie wejdzie na rundy do Tomka, to się o tym nie przekona. No ja 2 razy z nim walczyłem i wiesz, to jego takie zakłamywanie tego dystansu to jest przede wszystkim bardzo niewygodne i no jest po prostu niewygodnym przeciwnikiem do obaleń, tak? No ja też byłem w podobnej sytuacji, mówię 2 razy, ja też miałem jakieś tam próby sprowadzeń, nawet chyba jakieś tam mi się powiodły. Kurczę, no jest po prostu niewygodnym zawodnikiem i tak bym chciał to podsumować. Natomiast czeka go walka z twoim klubowym kolegą. Myślisz, że Paweł ten pojedynek będzie chciał jednak wejść na stadion i pokazać się na stadionie, tak jak pokazywał się na nim niejednokrotnie Robert Lewandowski, zrobić show? No czy jednak weźmie górę zimna głowa i cel, jakim jest zdobycie pasa i on może będzie inicjował te sprowadzenia? Czy weźmie górę ambicja i będzie chciał pokazać, że tej płaszczyźnie stójkowej to on jest lepszy? Nie, ja myślę, że Paweł priorytetem będzie zdobycie tytułu, tak? Bo to jednak otwiera dalszą drogę, ścieżkę kariery, bycie mistrzem, tak? A myślę, że styl już będzie mniej ważny. Natomiast Paweł jest, uważam, że jednym z bardziej niedocenianych zawodników na polskim podwórku. Jest mega doświadczony, mega umiejętności. Mega świetny bój, bardzo ciekawe widowisko. No ja wiadomo trzymam kciuki za Pawła i na pewno będę pomagał w przygotowaniach. No to idę dalej. Adrian, Artur. Powiem ci, że a tutaj z kolei bardzo niedoceniany jest Artur. I myślę, że tutaj wszyscy troszeczkę założyli Adrianowi ten pas na biodra. To najważniejsze, żeby on w ten sposób do tego nie podchodził. Natomiast Artura sporo osób nie docenia. Uważa, że dość krótką karierę, dość krótką drogę przyszedł do tego pasa z niekoniecznie tak dobrymi rywalami jak Adrian. Jaką ty masz na to optykę? Jak widzisz Adriana na sali, to jaki poziom motywacji widzisz? To jest największy, jaki do tej pory u niego widziałeś. Najpierw odniosę się do Artura i drogi, jaką pokonał. Kurczę, nie ma co go winić za to, że tak się ułożyła drabinka, także normalna kolej rzeczy. No ta jego droga, powiedzmy, że faktycznie była nieco skrócona, tak? Adrian tych pojedynków ma trochę więcej. I wiesz, to jest sport. Klatka się zamknie i wiadomo. Natomiast Adrian jest mega mocny, świetny, jeśli chodzi o zapasy i grappling i taką kontrolę. Układanie się, inteligencję w walce, no to jest poziom mistrzowski, nie ma co oszukiwać i myślę, że z całym szacunkiem Artur nie będzie na to gotowy, nie? No mam do ciebie jeszcze jedno pytanie w związku z tym, że przeszedłeś do kategorii Adriana, ale zostawię je na sobotę, żeby nie zapeszać. Tyle ode mnie, może ty na koniec chciałbyś coś powiedzieć widzom, no dawno nie miałeś okazji z nimi się skomunikować w żaden sposób poza mediami społecznościowymi, a oni na pewno liczą, no przynajmniej na tak emocjonujący pojedynek jak wtedy w Łodzi. Mogę zachęcić, po prostu oglądajcie, na pewno będzie dobre widowisko, krwawe, emocji nie zabraknie. Ja jestem w formie, długo pracowałem na ten moment, żeby stanąć w klatce, jestem przygotowany, także do zobaczenia w sobotę. Tak jest, dziękuję bardzo.